Cześć, nazywam się Kamila Stępniowska. Na co dzień zajmuję się nowymi technologiami i socjologią. Jestem doktorantką w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także współtwórczynią Gigets Carrots, ogólnopolskiej społeczności dziewczyn kochających nowe technologie. Jestem również społecznikiem i gdy tylko mam czas, działam na rzecz ochrony i edukacji praw człowieka, a także organizuję konferencje i spotkania wzajemnego kształcenia. Nie przypuszczam nadarzającej się okazji i spełnię swoje marzenia. Co mam na myśli, mówiąc, że na co dzień zajmuję się socjologią i nowymi technologiami? Wiele połączonych rzeczy. Gdy skończyłam studia magisterskie, wiedziałam, że chcę robić badania społeczne. Wiedziałam też, że chcę zająć się kulturą komputerową. Tak też zrobiłam. Dostałam się na doktorat i zaczęłam pracę nad tematem funkcjonowania szeroko pojętej kultury komputerowej. Przy okazji zaczęłam interesować się funkcjonowaniem startupów w Polsce. Tak też trafiłam na informację o drugim w Polsce Startup Weekendzie, czyli 48-godzinnej konferencji zakończonej konkursem, podczas której uczestnicy tworzą projekty związane z nowymi technologiami. Trochę z ciekawości, trochę żeby się sprawdzić, postanowiłam spróbować swoich szans w biznesie. Na drugi warszawski Startup Weekend przyjechałam z pomysłem i znajomym krakowskim grafikiem, z którym łączyłam się przez internet. Zdobyliśmy trzecią nagrodę mentorów. Tak narodził się mój pierwszy startup, TagShirts. W trakcie pracy przy TagShirts poznałam bardzo wielu niesamowitych ludzi. Jedną z takich osób jest moja imienniczka Kamila Sibel. W pewnym czasie Kamila zaproponowała mi współpracę przy Gigets Carrots, czyli tworzenie społeczności dziewczyn lubiących nowe technologie. Idealne zajęcie dla socjologa. Musiałam się zgodzić. Obecnie karotki, jak zrobniale nazywamy naszą społeczność, działają w 6 polskich miastach. W październiku obchodzimy pierwsze urodziny. Osobiście prowadzę comiesięczne warszawskie spotkania, a na listopad razem z warszawskim teamem i grupą programistów przygotowujemy pierwsze warsztaty stworzenia aplikacji internetowych w Django, kierowanych do kobiet. Oprócz współtworzenia Gigets Carrots kontynuuję również pracę nad doktoratem. W tym roku planuję przeprowadzić pierwsze badania. Na co dzień robię to, co lubię i ciągle odkrywam nowe możliwości.